PKS Bełchatów. Kluczowy mecz o ligową egzystencję. Początek szczęśliwy dla Bełchatowa. Już w trzeciej minucie po podaniu Prucheńskiego Dariusz Patalan wpycha piłkę do bramki Szypowskiego. Był to bardzo fortunny początek pracy w tej drużynie nowego trenera Jerzego Wyrobka. Krakowianie nie mogli się po tej bramce pozbierać przez całą pierwszą połowę. Piłkarze gości Berenstein, Prucheński i Patalan mieli dalsze okazje strzeleckie. W 46 minucie po drugiej kartce usunięty został z boiska pomocnik Bełchatowa Rzeźniczek. Osłabieni goście w dwie minuty później stracą bramkę po tej oto akcji. Podanie Wawrowa przytomnie wykorzysta Paweł Kloc. Dalsze ataki i kolejne okazje strzeleckie Hutnika nie przyniosły już efektów. Grający dziś bez Kaliszana gospodarze nie dają rady. Remis 1-1, wynik korzystny dla gości i bardzo przykry dla Krakowian.